Emanet. Zuhal planuje okrutną zemstę na siostrze. Streszczenie 222 odcinka serialu Dziedzictwo, 23. Zuhal ponosi wszystkie konsekwencje planu, który wymyśliły wraz z Iqbal. To ona została oskarżona przez Yamana i siedzi w więzieniu. Kobieta nie potrafi wybaczyć siostrze, że podczas gdy ona znosi upokorzenia w celi, ta uchodzi za niewinną. Planuje okrutnie zemścić się na Iqbal, podczas gdy Ali i pozostali bliscy cierpią po stracie Kiraz, Zuhal nie radzi sobie z pobytem w więzieniu. Szczególnie jedna ze współosadzonych, Melahat, okrutnie ją poniża. Siostra Iqbal musiała między innymi umyć jej nogi czy wyczyścić protezę. Jest obrzydzona i upokorzona, ale jej oprawczyni nadal nie przestaje. Krzywdy, których Zuhal doznaje w celi, sprawiają, że zaczyna planować okrutną zemstę na siostrze. Ta wciąż mieszka w rezydencji i choć obiecała, że wyciągnie Zuhal z więzienia, nic w tej sprawie nie zrobiła. Emanet 222. Co wydarzy się w odcinku? Zuhal zmuszona jest znosić kolejne upokorzenia w więzieniu. Cały czas znęca się nad nią przywódczyni osadzonych, Melahat. Kobieta chce się zemścić. Gdy jednak dowiaduje się, że jej oprawczyni ma koneksję, proponuje jej porwanie Iqbal dla okupu. Co jeszcze wydarzy się w 222 odcinku Emanet? Wszyscy są zdruzgotani po śmierci Kiraz. Pogrążony w żałobie Ali nie potrafi żyć bez ukochanej. Frat odprawia Selima, który przychodzi do rodziny z kondolencjami. Zeyr i Yaman, wciąż zaszokowani tym, co się wydarzyło, dochodzą do wniosku, że życie jest ulotne. Planują zacząć spędzać więcej czasu z tymi, których kochają, kiedy emisja 222 odcinka telenoweli Dziedzictwo? Widzowie zobaczą 222 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w piątek, 23 lutego 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w poniedziałek, 26 lutego o godzinie 5:15, na tym samym kanale.